Witajcie kochani na kanale Iwi Tarot. To czytanie tym razem jest dla żywiołu wody, dla raków, skorpionów i ryb na miesiąc kwiecień, na miłość i na pracę oczywiście, a później będzie czytanko jakby jedna karta na jeden tydzień miesiąca kwietnia, czyli cztery karty. Ale dobra, zaczynamy. Tutaj mamy dziesiątkę kielichów i czwórkę denarów. Więc dziesiątkę kielichów w pracy. No powiem wam, że to zwiastuje po prostu... Wow. To jest... dobrobyt. Bezpieczeństwo. Wszystko idzie po twojej myśli. Awans, podwyżka. To w zasadzie sukces w dziedzinie, o którą pytasz. To również nowe zadania, gdzie objawi się twoja kreatywność, czyli no, może jakąś zakładasz firmę, masz jakiś pomysł na to, tak? Może to być nawet rodzinna firma. No, dziesiątka kielichów, to wiecie, że to jest taka, tutaj jest piesek, kotek, ognisko domowe. Wszystko się fajnie układa swoim torem, w pracy również. Może przez internet pracujecie razem. No różnie to jest właśnie. To jest ogólne czytanie, pamiętajcie. To naprawdę jest, może być bardzo wiele historii tutaj przedstawionych, tak? Tutaj możesz nawet pracować w dużym zespole, gdzie każdy pracownik wnosi coś nowego do firmy, tak? Razem brniecie do celu, macie sukcesy z tej pracy. To jest zupełnie dla wszystkich duże zadowolenie, duży wpływ gotówki, pieniędzy. Jeżeli pytasz o twoje prywatne interesy, również będzie to sukces. Sukces w tym, co, no o to, co ty pytasz, tak? No nie wiem, kim jesteś, co robisz. W każdym razie wszystko w kwietniu, ułoży się wszystko tak, jak ty chcesz, tak jak to, tego, jak to zaplanowałeś. Możesz również awansować, możesz również otrzymać upragnione stanowisko. To może dotyczyć naprawdę różnych osób. No dobra, w każdym razie, no wow. Czwórka denarów. No, czwórka denarów to ona mówi o tym, żeby również o stałej pracy, o zgromadzeniu pieniędzy, tak? Tutaj zgromadzenie. To jest. No, martwisz się jednak, mimo że tak dobrze ci idzie, martwisz się o tą rodzinę, martwisz się i te wszystkie wpływy gromadzisz w jakiś sposób, tak? Są oczywiście niepewne czasy w tym momencie i myślisz na przyszłość, co zrobić, żeby było lepiej, żeby te wszystkie rzeczy, jakie się dzieją na zewnątrz, nie miały negatywnego wpływu na twoją rodzinę, tak? Zobaczymy, co dalej, dlaczego wyszła dziesiątka kielichów i czwórka denarów. Uciekła mi na niewierzenie. No również czwórka denarów, to jest z innej talii. Więc mogłabym cię tylko powtórzyć. Naprawdę martwisz się o tą firmę. Martwisz się, co to będzie. Może gromadzisz jakieś pieniądze na czarną godzinę. A czemu czwórka denarów tutaj wyszła?
No, wyszły dwie karty. Niestety tu jest dziesiątka, mieczy i rycerzy buław. Ok. No, dziesiątka mieczy to jest coś się skończyło. Możesz mieć rację, może coś się skończyło. Może ta firma, w której jesteś, może dobrze nie funkcjonowała i się zwolniłeś z pracy. Może sam się mogłeś zwolnić, może ciebie zwolniono. Rozumiesz? To nagła sytuacja, którą no, czułeś gdzieś tam z tyłu głowy, że coś się dzieje nie tak w tej firmie. Gromadziłeś tutaj właśnie jakieś dobra, pieniądze, że może się potem po prostu przydadzą. I tutaj właśnie w kwietniu, no, będzie jakiś boom. Jednak ta karta, rycerz buław, mówi o nowej pracy, o nowej ogólnie sytuacji. Będziesz starał się o nową pracę, tak? To również są rozmowy kwalifikacyjne. To ogólnie nowa szansa, to jest coś nowego. Czujesz sobie płomień, tak jak ten rycerz buław, i brniesz do przodu, tak? Ty wiesz, że ci się uda. Musisz w to wierzyć. Może również ktoś zaprosi cię do wspólnego projektu. Też jest możliwe. Dobra, zobaczymy, jaka jest tutaj rada. W każdym razie dobrze, że zbierasz, dobrze, że gromadzisz, bo nigdy nic nie wiadomo, prawda? No proszę. Tutaj jest as buław i siódemka kielichów. Właśnie tutaj w siódemce kielichów ta karta mówi, byś wybrał mądrze, czyli tą pracę, którą będziesz szukał. Żebyś wybrał mądrze. Kieruj się intuicją, tak? No a as buław mówi, byś wykorzystał, czy wykorzystała szansę, jaka przyjdzie ci w kwietniu. Właśnie na tą pracę, na tą nową pracę. Jak dla mnie to w tych kartach, to powiem ci, że no, nie martw się. Po prostu na pewno osiągniesz to, co będziesz chciał, czy będziesz chciała. Znajdziesz pracę i będziesz z niej zadowolony, czy zadowolona. Zobaczymy, co tutaj będzie na miłość dla raków. Dla rybek i skorpionów. Dobrze, więc tutaj już widzimy królową denarów. Proszę. No, tutaj jest siódemka mieczy i dwójka kielichów, tak? No, tak już wcześniej wyszły mi te karty i tak je położyłam. No, królowa denarów, no, mówi o... Możesz to być ty, możesz ty być tą kobietą, możesz, jeżeli jesteś mężczyzną, to możesz znać taką kobietę. A to osoba jest taka, no, która wymaga konkretów od faceta. No, powiem, że jeżeli będziesz chciał zawrócić jej w głowie, to tak łatwo ci nie pójdzie. Ona dobrze wie, czego chce. Możesz nawet poczuć się przy niej bardzo niepewnie. I nie jesteś do tego przyzwyczajony. Bo to zazwyczaj kobiety czują się przy tobie niepewnie. A tutaj właśnie przy niej możesz pomyśleć, że to bardzo wartościowa osoba, że to nie jest taka łatwa, no jak w królowej buław na przykład. Ta kobieta wie, czego jest, że jest warta, że jest bezcenna i nie da się tak łatwo
oczarować, że tak powiem. No tutaj w siódemce mieczy, tutaj bym powiedziała, że w tej karcie widzę spryt i przebiegłość dużą. Może jesteś mężczyzną i chcesz zdobyć tą kobietę. Tutaj właśnie w dwójce kielichów. No, ta karta ogólnie mówi, że to jest miłość odwzajemniona. To jest fascynacja, pożądanie seksualne, tak? No, w tej karcie uważam, że będziesz kombinował tak, żeby jednak ta dziewczyna do ciebie, jeżeli jesteś mężczyzną, przekonać ją do siebie, tak? Podejrzewam, że ci się to uda. Dobra, zobaczymy, co tam dalej będzie w kartach. Dlaczego królowa denarów wyszła? Proszę. Tu jest dziewiątka kielichów. A dlaczego siedem mieczy i dwa kielichy wyszły? Proszę bardzo, to jest sześć kielichów. Słuchajcie, no tutaj ta karta mówi o facecie pewnym siebie. Widać, jaki jest rozchachany. Na pewno nie myśli, no to są może różne historie, tak? Tutaj on nie myśli na przykład, żeby no, poważnie się zaangażować. Jemu jest zabawa w głowie, tak? Tak może być również. U innych może być to znowu ogólnie zabawę, przyjemności. Szczęście, tak? Ale to jest taki luz, na luzie. Może będziecie mieć powód na jakąś imprezę właśnie w kwietniu. Dziś pójdziecie się zabawić pięć osób. Dobra. No w każdym razie. Tutaj znowu mówi o związku. O spotkaniu. Jak to powiedzieć? Drugiej połówki. To jest spotkanie bratnich dusz, związek karmiczny, przeznaczenie serca, to jakbyście byli sobie przeznaczeni. No i różnie można to interpretować, prawda? Może to chodzi o tą parę, jakby ciąg dalszy. Może to są różne historie. Sami wiecie, co wam tutaj pasuje. Co z wami rezonuje. A zobaczymy radę od karty. Diabeł. Naprawdę. Dobra. No diabeł, on wiecie... że to jest kusi, że to też jest właśnie zabawa, to jest używki, to jest alkohol, to jest po prostu... A karta ogólnie radzi, by po prostu nie kierował tobą instynkt, tak? Byś myślał w trakcie jednak tej zabawy, jakiejś tej znajomości, no nie wiem, jakiejś tej sytuacji, gdzie możesz potem czegoś żałować, więc karta mówi, byś znalazł równowagę, byś nie dał się, czy nie dała się ponieść za bardzo instynktowi właśnie. Dobra, zobaczymy, co tam w miesiącu kwietniu u was słychać.
Te karty już złożę, bo one już nie będą nam potrzebne. I tacujemy teraz każdą kartę na jeden tydzień miesiąca kwietnia, tak? Dobra, pierwszy tydzień. Ops, już wyskoczyła. Rycerz buław, proszę. Kolejna karta, drugi tydzień. Ops. Tak szybko wychodzą, no. Proszę, znowu dwójka kielichów. Może to w drugim tygodniu. Może to teraz się właśnie dzieje. Będzie działo. Tak, trzeci tydzień. 10 buław. Tutaj coś, jakieś problemy na plecach niesiesz. I czwarty tydzień. Król mieczy. Więc tak, rycerz buław. Wiecie, on mówi, wiecie co, to za, właśnie tam też był wcześniej, prawda? Więc rycerz buław mówi o czymś nowym. On mówi również o podróżach. On mówi o załatwianiu spraw. Będziesz pełen energii. Wszystko ci, to co zamierzasz, czyli może nowa praca, nowy projekt, wszystko co nowe, wszystko ci się ułoży tak, jak ty będziesz chciał, czy będziesz chciała, tak? To w pierwszym tygodniu. W drugim tygodniu możesz znaleźć, spotkać, jeżeli jesteś singlem, bratnią duszę. Możesz zakochać się, ktoś w tobie się zakocha, może pierwsza randka. A w stałych związkach, no, może odnowienie związka jakiegoś, jakiś, nie wiem, coś płomić, jakiś obudzi w stałych związkach i będzie szczęście, to będzie właśnie ten tydzień taki początkujący, właśnie ten, co będzie tylko lepiej. No, potem będzie ciepłe miesiące, wakacje. Może będziecie mogli gdzieś sobie razem pojechać, iść na randkę. Bardzo fajny czas. No, w trzecim tygodniu 10 buław. To jest tak, wiecie co, coś was przytłacza. Będziesz musiał się zająć jakimiś problemami, które od dawna na ciebie czekają i czujesz się bardzo tym przytłoczony. No, fajnie by było, jakbyś miał na kogo liczyć, czy miała na kogo liczyć, by rozłożyć te wszystkie rzeczy, poprosić kogoś o pomoc. I to będzie dobry czas, żeby rozwiązać stare sprawy. Może jakieś, nie wiem, zakończenie jakiejś pracy, więc tu trzeba będzie wszystko załatwiać. Nowa praca tu tak samo i tutaj... W tym trzecim tygodniu będziesz miał bardzo wiele do zrobienia. Może jakiś remont, może się przeprowadzasz, jesteś tym zmęczony. No po prostu jakiś ciężar masz no, na plecach, tak? W czwartym tygodniu jest król mieczy. On mówi, że... Będziesz potrzebował, czy będziesz potrzebowała porady specjalisty w jakiejś dziedzinie. Będziesz prosić o pomoc. Może w sprawach finansowych. Jakieś rozważne inwestycje będziesz prowadzić. Będziesz bardzo dużo myślał, czy będziesz myślała, czy dobrze. No, będziesz się prowadzić. Będziesz kierować się również intuicją. Ale na pewno to będzie, będziesz myślał, będziesz myślała o tym,
jakieś sytuacje do rozwiązania. Będziesz może właśnie potrzebował porady, będziesz potrzebowała. A może po prostu to będzie jakiś proces sądowy, może jakiś rozwód, może w jakiejś innej sprawie, tak? Dobra. To wszystko dla Was, kochani, na miesiąc kwiecień. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, to bardzo proszę o łapki w górę, komentarze i oczywiście o subskrypcję. Trzymajcie się, do następnego razu. Pa!